Akademia Zdrowia i Urody to program tworzony wraz ze specjalistami takimi jak lekarze, dietetycy, kosmetolodzy. Podpowiemy, jak zachować młody wygląd i jak pozostać w dobrej formie zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Jeśli masz pytania dotyczące omawianych w programie chorób lub innych, o których chciałbyś usłyszeć w naszej audycji, napisz na adres k.lenart@spesmedia.pl. Kaja Lenart, zapraszam. Widzimy się po raz kolejny z Tobą, Natalia. Bardzo mi miło znowu Ciebie gościć w Akademii Zdrowia i Urody. Dzisiejszym tematem naszym będzie początek tak naprawdę zdrowego trybu życia. I sama decyzja o tym, że ćwiczymy, że bierzemy się za siebie i dbamy o swoją sylwetkę, nie jest trudna. Problem jest wtedy, kiedy trzeba przejść do działania. Jak zacząć ćwiczyć i o czym warto pamiętać? Na początku chciałabym powiedzieć i przywitać się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że jeżeli jestem tutaj po raz kolejny, oznacza to, że chyba było fajnie ostatnio. Jak zacząć ćwiczyć? Wiesz co, to jest tak proste, banalne pytanie, a z drugiej strony tak bardzo często przewijające się gdzieś tam w moim środowisku, że ja czasami się gubię i nie wiem totalnie, co odpowiedzieć. Najlepiej, najprościej nie zastanawiać się, po prostu tylko jeżeli masz taką myśl, jeżeli gdzieś tam już ta myśl właśnie kiełkuje w głowie, to po prostu zacznij. Nie zastanawiaj się, czy masz czas, czy masz odpowiedni strój, czy masz odpowiednią motywację, czy masz odpowiednią znajomą, która z tobą na ten trening pójdzie, tylko po prostu zacznij i działaj. Najprościej. Nie ma chyba prostszej recepty właśnie na to działanie. Moja sobota tak wyglądała, ja miałam strasznie leniwą sobotę. I najlepiej, prawda? I na koniec po prostu gdzieś najlepiej. Tam ta motywacja przyszła i stwierdziłam, że jak nie wstanę teraz i czegoś nie zrobię, to już na pewno nie zrobię. Tak jest. I powiem szczerze, byłam zmęczona, ale dużo lepiej się poczułam. Ale powiem ci, że ja mam dokładnie tak samo ze wszystkim. Wczoraj na przykład byłam na lekcji tenisa. Mhm. I jakby moja myśl o tym tenisie gdzieś tam kiełkowała fakt długo, tylko mnie strasznie przerażał fakt, że ja muszę też wyjść ze strefy komfortu swojej i iść do kogoś. Mhm. Potrenować z kimś, no tak, zawsze poddać się i dać się, powiedzmy sobie, zaopiekować sobą. I powiem ci, że wczoraj wyszłam z taką motywacją. Mówię, Boże, jak to czasami fajnie tak po prostu przyjść, zrobić i nie zastanawiać, czy masz odpowiednie buty, czy masz odpowiednie, chociaż buty są ważne, czy masz odpowiedni strój, rakietę i tak dalej w tym przypadku, tylko po prostu zapisz się i pójdź. Reszta sama się wydarzy później. Trudno było wcielić się w rolę uczennicy? Wiesz co, czy trudno było? Było mi na pewno inaczej, bo gdzieś tam, ale fajnie, w fajnego tego słowa znaczeniu, bo to zawsze ja się opiekuję innymi i gdzieś tam jestem tą troskliwą, zawsze się śmieję mamuśką, która gdzieś tam opiekuje się i dba, a wczoraj tak fajnie się poczułam, taka zaopiekowana. I bardzo serdecznie pozdrawiam mojego trenera Krzysztofa. Pozdrawiamy, dokładnie. Kiedy ćwiczymy w domu i nie jesteśmy pod czujnym okiem trenera, a no umówmy się, technika też jest bardzo ważna, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Jakie ćwiczenia najlepiej wykonywać właśnie, żeby tej krzywdy sobie nie zrobić? To powiem tobie tak, z tym trenowaniem, z tą techniką jest sprawa, która wygląda następująco. Są osoby, które genetycznie, które generalnie są bardzo sprawne i jakby nigdy wcześniej nie trenowały, a ten ruch jest dla nich czymś tak prostym, czymś tak po prostu naturalnym, że tam do wielu rzeczy nie byłoby się do czego przyczepić, a są osoby, które potrzebują naprawdę ogromnej ilości takiego zaangażowania trenerskiego i nie szłabym tutaj totalnie w ogóle na skróty, tylko po prostu udała się do specjalisty, do trenera. Najlepiej nawet zainwestowałabym po prostu w indywidualne lekcje, żeby wyuczyć się tego ruchu, bo trening, który jest robiony niepoprawnie, nie wniesie nic dobrego. Mhm. I taka jest prawda. I czasami mniej znaczy więcej, więc lepiej zainwestować sobie w godzinę treningu tygodniowo, czy dwie godziny treningu tygodniowo i robić to poprawnie, wolniej, spokojniej, ale sukcesywnie i tak bardzo poprawnie. Nawet te zajęcia takie fitness, tak? Mówi się, że to takie trochę skakanie i w ogóle, ale nawet skakać trzeba umieć, tak? Żeby sobie nie zrobić krzywdy. Wiesz co, no tak się mówi, ale czy tak faktycznie jest, bo gdzieś tam bardzo dużo osób właśnie kojarzy mnie z tym takim bardzo dynamicznym treningiem, a u mnie jakby moja taka autorska metoda polega na łączeniu różnych schematów treningowych, czyli u mnie na treningu znajdziesz fitness. Co oznacza fitness? Nie wiem, czy kojarzysz te steptacze kiedyś. Tak. Tego już nie ma, a tak naprawdę to docelowo jest nazwane jako fitness. Mhm. I ja na przykład na swoich zajęciach łączę techniki crossfitu, bo
burpeesy, przecież ja mam Natalia Burpees, pieloch się tak nazywam przecież, jakby różne techniki i takiego pilatesowego treningu, i crossfitowego, bo wiesz co, bo takie przebodźcowanie organizmu, takie przebodźcowanie ciała daje nam tak spektakularne wyniki, jeżeli chodzi o tę sylwetkę i moim zdaniem, ja na tym pracuję, to jest moja autorska metoda i mi się to bardzo sprawdza. Moje dziewczyny również kochają ten trening, bo jest taki bardzo, bardzo dynamiczny, przeplatany z takimi właśnie elementami bardzo spokojnymi, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, prawda? Mhm. A to jest najważniejsze, różnorodność, prawda? Tak, żeby każdy właśnie w tej takiej przestrzeni sportowej znalazł coś dla siebie. Ja się domyślam, jak ty masz, Natalia, burpees, pieloch, że na początku dziewczyny cieszą się, że przyszły, potem gdzieś w środku treningu cię po cichu nienawidzą, ale na koniec już cię kochają znowu. To pewnie tak mniej więcej wygląda. Tak, ale ja też słyszałam bardzo, że wiele osób się mnie boi pod tym względem fizycznym. Naprawdę? Tak, boi się, Boże, to strasznie źle zabrzmiało, ale jakby każdy i na przykład ostatnio nawet poruszałam taką kwestię u siebie na Instagramie, że to, co pokazuję wam na zajęciach, trening personalny ma totalnie inne przełożenie, bo on jest zaprojektowany na potrzeby osoby właśnie indywidualnie, czyli na potrzeby osoby, która ma problemy z daną, ma dane dysfunkcje, prawda? I nad tym pracujemy i zajęcia grupowe to jest totalnie inna jazda. Uwielbiam, kocham, ubóstwiam, ale to są zajęcia dla osób, takie grupy, które ja prowadzę teraz, bardzo sprawnych, takie, które chodzą do mnie już od kilku lat na zajęcia, które czują ten ruch, wiedzą o co chodzi w tym i one wtedy się w tym fajnie odnajdują. I teraz właśnie w tym roku stworzyliśmy grupy początkujące i te początkujące wyglądają też na maksa inaczej, bo tam zaczynamy naprawdę bardzo slow, bardzo spokojnie, bardzo skupiając się na podstawach, tak żeby właśnie dziewczyna, która przeskoczy sobie na te zajęcia dla zaawansowanych, czuła się pewnie i czuła się właśnie pewna w tym, że ten ruch, który wykonuje, jest fajny i wtedy możesz sobie podkręcić to tempo i wtedy czerpiesz z tego mega fun i radość. Mhm. Bo wiesz, ja mam takie teraz osobniki, które wychodzą i mówią, tak, fajnie było, fajnie, nie? Tak, tej tabatki dzisiaj zabrakło. Zabrakło. Ja mówię, Jezus Maria, nie wiem, czy to jest mój sukces, słuchaj, życiowy. Tak, to jest. Chociaż sukces. Uważam, że to jest mój sukces. Czy to jest super, bo człowiek jest głodny, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I to jest fenomenalne. Więcej i czują, że mogą więcej, to znaczy, że też ten trening przynosi efekty, bo ta kondycja się poprawia. Tak. Jeszcze wtrącę, mój kolejny sukces. Pół godziny temu napisała do mnie podopieczna, wysłała mi link do Kempa, takiego fajnego trenera, myślę, że każdy zna, pisząc, jedziemy razem z tobą, będzie fajnie, bo tu sobie pośmigamy. Ania, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ty świrze sportowe. I to też jest sukces, bo człowiek, wiesz, jakby chce poświęcić swój wolny czas i spędzić go z tobą, jadąc na sportowego kempa. Mhm. To jest, ja uważam, że to jest trenerski sukces, bo jakby o co chodzi w naszym zawodzie, żeby właśnie zaszczepić to, nie, że ty chcesz po prostu się odchudzać, że ty chcesz być szczupła XS, tylko to, że ty to lubisz robić. Poświęcasz 5 dni, zamiast pojechać na wakacje, bo myślę, że spokojnie można byłoby za tę kwotę jechać na wakacje, chcesz jechać na sportowego kempa, gdzie jest 3 treningi dziennie. Kurde, Kiedyś usłyszałam, że ludzie są nienormalni, skoro dostają wycisk, tak? I jeszcze za to płacą komuś. To nie jest normalne. A ja też słyszałam, że trzeba pielęgnować tego swojego nienormalnego człowieka. Tak, dokładnie. Wewnętrznie. Także coś w tym jest. Coś w tym jest, ale to myślę, że jak gdybym poruszyła ten temat z tobą 8, może 10 lat temu, myślę, że 10 lat, no 15 lat miałam, to wtedy może już poruszałam te tematy, to myślę, że osoby, które by nas słyszały, do końca nie wiedziałyby, o czym tutaj mowa, bo myślę, że wielu słuchaczy właśnie Radio Nadzieja już wie, o czym mówimy, czyli o tym takiej fajnej, fajnej energii, która się wiąże z tą aktywnością fizyczną, jakąkolwiek, bo są osoby, które wyciągają te fajne emocje z biegania, z jazdy na rowerze, z pływania, ze skoków, ze spadochronu i tak dalej. Każdy lubi coś, każdy ma coś swojego, każdy lubi coś innego i myślę, że to są emocje na maksa nie do podrobienia. To prawda. Fantastyczne. Zwłaszcza, że rozmawiałyśmy też ostatnio o tym, że ta aktywność fizyczna, ona staje się taka modna, ale to jest bardzo właśnie fajna moda i za taką modą można podążać, można brać powielać, przykład. Powielać. Dokładnie. Ale to tak jest, zauważ, że
nawet coś takiego, bo jednak każdy widzi, na przykład, mówię pod względem socialów, w socialach samo zło, a ja na przykład staram się patrzeć na te pozytywne aspekty i wyobraź sobie, że nawet taka głupotka na zasadzie, że wrzucę, że byłam na tym sobie tenisie, że też wychodzę ze swojej strefy, nie tylko namawiam innych. Tak. Ej, wyjdź sobie ze strefy komfortu, chodź na trening, chociaż tego może trochę się boisz, może trochę się stresujesz, tylko ja to samo robię i wczoraj dostałam mnóstwo zapytań, dokąd poszłam na tego tenisa. Mhm. I jakby wiesz, o co chodzi, to jest tak, że to inspiruje bardzo, bo mnie bardzo inspiruje internet. Nie wiem, czy ty też tak masz, że czasami widzisz, że znajoma wrzuci relację po treningu, wyczyniłem sobie. Tak, dokładnie. Oszalała. Ja tak ale mam, tak już kiełkuje ci myśl w głowie, że kurczę, ale ja to mam tego czasu jeszcze dzisiaj? Może bym zrobiła. I to jest fajne, bo to nas nakręca. Zwłaszcza, że jeżeli leżę, tak, jeżeli przeglądam tego Instagrama, to znaczy, że mam na to czas, czyli gdzieś poniekąd jest to marnowanie tego czasu, no bo siedzę tylko, klikam i scrollujesz sobie. I nagle tak wyskakuje mi ta relacja, gdzie ktoś coś robi. To nie jest dużo czasu, bo to jest pół godziny, 40 minut, godzina, tak? Na początek nawet. I super, i mogę to zrobić, tak. Nie muszę leżeć. Poleżę sobie za te pół godziny, 40 minut, ale tak, z satysfakcją, że coś zrobiłam. I właśnie, jak sprawić, żeby nasze treningi były efektywne, jeżeli są bez trenera na przykład? Jeżeli są bez trenera, bo umówmy się, czasami tak po prostu jest, musi być i ja to totalnie rozumiem. Najważniejsze to podejść do tego z głową i z małym planem. To nie musi być plan rozpisany, wiesz, na pół roku, tylko zapiszmy sobie po prostu takie podstawowe aspekty, które gdzieś tam nam są potrzebne, czyli takie trzy, cztery filary zdrowia. Żywność. Mhm. I też nie popadajmy tak ze skrajności w skrajność, czyli ja dzisiaj jem wszystko, co mi nie służy też, bo jest bardzo dużo produktów, które są złe lub bardzo złe lub okej, ale po prostu ograniczmy takie podstawy. Cukier, ograniczmy słodkie napoje, ograniczmy ogromną ilość pieczywa, bo my Polacy jemy bardzo dużo, chociaż na pewno mniej niż Włosi, węglowodanów. I tak naprawdę cała nasza dieta skupia się na tych węglach, prawda? Ograniczmy złą obróbkę termiczną, czyli jakby wiele osób mówi, że ten, powiedzmy sobie, taki podstawowy, schabowy. Będę teraz operowała takimi bardzo prostymi przykładami, bo mam nadzieję, że więcej osób po prostu zrozumie, o co w tym chodzi. Takie mięsko, co byłoby złego? Oczywiście, jeżeli ktoś jest wege, to jest inna strona medalu. Ale co byłoby złego w takim schabie, który byłby uduszony w warzywach? Mhm. Tu chodzi o tą obróbkę termiczną, czyli ten schabowy, który jest zapanierowany w tej bułce, smażony na często tłuszczu. Też często tłuszczu, który niestety nie jest świeżym tłuszczem, tylko gdzieś tam zlany z jakiegoś tam pojemniczka i jest poddawany ogromnej temperaturze. Więc jakby to bardziej chodzi o tą obróbkę termiczną, jeżeli już mówimy o zdrowiu, aniżeli o tym mięsie. Wiadomo, każdy ma swoje podejście do spraw mięsnych lub niemięsnych, już w to się nie chce wdrążać, bo wiesz, o tym mogłybyśmy mówić do stycznia 2023. Ale nie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność, tylko sukcesywnie gdzieś tam sobie odmawiać. Ja pamiętam w 2014 roku powiedziałam sobie, że od dzisiaj nie słodzę herbaty. Mhm. Słodziłam 3 łyżeczki. Myślę, że wiele osób słodziło 3 łyżeczki cukru, jakby herbatkę. I powiedziałam sobie, że od dzisiaj stop. U mnie przychodzą takie rzeczy bardzo... Ja jestem bardzo zdeterminowana i jeżeli czegoś bardzo, ale tak naprawdę chcę, bo jeżeli tak coś chcę 5 na 10, to średnio, to mi z nigdy nie wychodzi. Ale jeżeli czegoś bardzo chcę, to po prostu mówię, dobra, Natalcia, basta. I od tamtej pory nie słodzę do dzisiaj. Wręcz nawet kawa mi nie smakuje. Ale ja mam to samo. Ja kiedyś myślałam, że herbaty nie wypiję bez cukru, albo kawy bez cukru nie wypiję. Ostatnio zaczęłam pić właśnie i kawę bez cukru. Kawę już dłużej piję, ale ostatnio zaczęłam pić herbatę bez cukru i zauważyłam, że to wcale nie jest takie złe, takie niesmaczne, że naprawdę mi to smakuje i jeszcze jest zdrowsze dodatkowo. Nie wiem, jak to jest z mężczyznami. Z doświadczenia wiem, że z większością kobiet jest tak, że żeby ćwiczyć nawet w domu, albo wyjść gdzieś poćwiczyć, one potrzebują fajnego stroju, jakiegoś fajnego ubioru. To daje im taką dodatkową motywację. Wiem. I to jest fajne. Jeżeli coś nas dodatkowo motywuje, to oczywiście pozwólmy sobie, tak, na zakup tego stroju. Tak. Ubierzmy się fajnie, poczujmy się lepiej. Skoro ma to nas też zmusić do działania.
Jakie masz jeszcze takie właśnie smaczki, które możemy przemycić do swojego działania, coś, co dodatkowo nas zmotywuje? Bo wiesz co, bo to wszystko składa się do tego, czy mamy do czynienia z człowiekiem estetą. Mhm. Bo jeżeli jest to człowiek taki na maksa esteta, to jeżeli on kupi sobie ten nowy strój, jeżeli ta kobieta kupi sobie nowy strój, piękną butelkę do wody, to podejrzewam, że statystyki tej wody, jakby picia, wypijania tej wody w miesiącu, wzrosną bardzo porządnie, ponieważ ci esteci, jak oni mają pięknie wyglądające rzeczy, to po prostu ta woda sama się pije. I ja na przykład mam przykład, przepraszam za powtórzenie, dziewczyny, która kupiła sobie super butelkę, no i raptownie generuje sobie wodę w 3 litrach, 4 dziennie, a nie wypijała nawet pół. To jest fenomenalne, prawda? Super to jest i ja tak właśnie, ja w ogóle patrzę, że inspiruję się właśnie, tak jak ty powiedziałaś, tą inspiracją, że ty lubisz czerpać z internetu inspirację. Ja też właśnie obserwując ciebie i twoich obserwatorów, też sobie coś zabieram. I tak jak mówisz o tej wodzie, wcześniej była to u mnie woda z butelki. Potem była to woda w jakimś właśnie takim pojemniku, aż w końcu zauważyłam, że najprzyjemniej pije mi się z mojej ulubionej szklanki. Ty masz na przykład takie piękne szklanki, ja zawsze zwracam na to uwagę. One przecudnie wyglądają. Zapraszam na kawkę. Skorzystam kiedyś na pewno, ale właśnie stwierdziłam, że mam swoją ulubioną szklankę, lubię pić tą wodę z tej szklanki i rzeczywiście tej wody jest więcej. Butelkę zawsze gdzieś zostawię, a z tą szklanką chodzę, zawsze ze sobą ją gdzieś mam, postawię sobie i wiem, że ona jest. I jest przyjemnie, ty wyciągasz z tego same takie fajne, pozytywne emocje i właśnie tym się karmi, jeżeli sprawia nam to, że my się ubierzemy super. Ja na przykład mam tak, że uwielbiam się ubierać. No niestety przykro mi jest bardzo, że do pracy nie mogę się za bardzo tutaj, nie mam wachlarzu takiego, wiesz, dość szerokiego, chociaż uwielbiam też super ładne stroje, ale mi sprawia ogromną przyjemność to, jeżeli jest weekend i ja mogę się wystroić. Mhm. Moja mama tak mówi, wystroić się, więc tak powtórzę. I ja wtedy czuję się taka, wiesz, szczęśliwa, ta pewność siebie jest totalnie inna. Ty po prostu uśmiechasz się od ucha do ucha, sprawia ci w ogóle samo przebywanie, w ogóle myślę, że tutaj fajna rozmowa byłaby pod tym względem z jakimś psychologiem, bo ale jeżeli tak mamy, to dlaczego z tego nie korzystać? Jeżeli mamy tutaj sobie poprawić swój nastrój, samopoczucie, dodać sobie trochę tej energii, bo nam się wtedy chce więcej, prawda? I gdzieś tam to róbmy to, po prostu róbmy to, nikogo tym nie krzywdzimy, a tylko po prostu wyciągamy z tego same superlatywy, więc jeżeli ktoś potrzebuje kupić sobie nowy strój, kupujcie sobie dziewczyny nowy strój. Ja stroju sobie nie kupiłam, chociaż widziałam super piękne, widzę spódniczki, ale powiedziałam sobie, że na to muszę zasłużyć. Tak sobie powiedziałam wewnętrznie, że jeżeli osiągnę już ten status i już będę też pewna, że będę grać, to powiedziałam sobie, że kupię sobie super, chociaż rakietę sobie kupię, różową. Super. Ale powiedziałam, że strój, tą piękną spódniczkę, koszuleczkę, polóweczkę, dopiero w momencie, kiedy stwierdzisz, że dobra, już osiągnęłam taki progres, że czuję się dobrze, że czuję się dobrze, grać. Że tak. No, tak. Jeżeli chodzi o te początki ćwiczeń, trening to nie wszystko, wiadomo, tak jak mówiłaś, jest ta suplementacja, jest dieta odpowiednia. Jeśli ktoś prowadził do tej pory niezbyt zdrowy tryb życia i nagle postanawia ćwiczyć, to złożyć wszystkie te elementy układanki nie jest też łatwo. Jak to wszystko mądrze rozplanować? Mówiłaś właśnie na początku, żeby stawiać sobie małe kroczki, ale nawet te małe kroczki, jak dobrze rozplanować, żeby to wszystko nas nie przytłoczyło, że tego jest za dużo, że za dużo jest tych zmian? Bardzo prosta sprawa. Mhm. Myślę, że już mamy czasy, gdzie każdy nosi ze sobą jakiś taki notatnik, kalendarz. I to jest super sprawa, wiesz co, naprawdę. I zauważ, nie wiem, czy też tak robisz, że jak sobie zapisujesz coś, to sukcesywnie to wykreślasz. I tak to działa trochę, my jesteśmy wtedy bardziej produktywni. Wybierz sobie jedną stronę, zanotuj sobie to, co chciałabyś osiągnąć w danym czasie, czyli napisz drukowanymi literami cel i zostaw sobie tam podpunkty do tego. Czyli na przykład, teraz w ogóle, wiesz, są super planery. Mhm. Ja teraz przyjdzie mi taki planer i ja będę u siebie pokazywała. One pomagają. Wiadomo, że nie trzeba mieć takiego wypasionego planera, bo to jest dodatek. To jest super dodatek, ale takie coś takiego można również zrobić sobie w najprostszym kalendarzu za 10 zł. Napisz cel na dany tydzień. Ograniczyć słodycze, zacząć pić więcej wody. Proste hasła. W
wprowadzić trening 2 razy w tygodniu, wyjść na spacer 2 razy w tygodniu, nie wiem, na przykład zrobić sobie delikatne rozciąganie. I powiem ci, że planowanie z tygodnia na tydzień, najlepiej w ogóle zrobić sobie zarys miesięczny tego wszystkiego. Ja tak zawsze planuję swoje wyzwania, później tygodniowy i później rozliczać siebie z tego. Wiadomo, jeżeli będą jakiekolwiek potknięcia, no to jesteśmy tylko ludźmi, przecież nie jesteśmy cyborgami, prawda, które mają wgrane jakieś tam schematy i muszą się tego trzymać. To jest życie, każdy dzień wygląda inaczej, więc trzeba też przymrużyć oko, ale ten plan jest ważny, bo ja też niejednokrotnie zauważyłam, że jeżeli mam wszystko rozpisane, to mnie to też mobilizuje. Dzisiaj mój mąż do pracy, bo już jestem dzisiaj po pracy 4 godzinki, więc mój mąż dzisiaj przyniósł mi, postawił mi dużą butelkę, pozaznaczał mi kreską wodę i napisał godzinę. Ja mówię, Krystian, to jest niesamowite, ale jeszcze napisał mi start, wiadomo. To jest niesamowite, ale te godziny cię nie mega motywują. Jak masz na tej butelce napisane godziny mazakiem, to myślisz, no taka głupota, prawda? No taka głupota, która po prostu wydawać się bardzo banalna, ale jak bardzo mobilizująca. I ja, moi państwo, ja już wypiłam wodę do godziny 12. Także tak, teraz już piję kolejną, bo nie wzięłam butelki. Ale chodzi o to, że każdy z nas potrzebuje motywacji, bo jesteśmy zabiegani, przebodźcowani, gdzieś tam cały czas uciekamy, biegniemy, a i tak jesteśmy wiecznie wszędzie spóźnieni, wiecznie niedojedzeni, więc potrzebujemy z każdej strony się tutaj fajnie mobilizować. To, co powiedziałaś o tej wodzie, jeżeli widzę po butelce, tak, że doszłam do jakiegoś etapu tej wypicia tej wody, to też jest mój mały sukces wewnętrzny, z którego ja się cieszę, ale ważne też, żeby... Nie ma większej radochy. Dokładnie, ale ważne też, żeby, tak mi się wydaje, żeby w tym wszystkim, co mówisz, być ze sobą też szczerym, że jeżeli nawet nie wypiję tej wody, zjem to tego słodycza, tak, jakiegoś batonika, cokolwiek, to żeby też to zapisać, że nie zapisywać tylko, o fajnie, dzisiaj mi się udało, ale jeżeli mi się nie uda, to też to zapiszę i wtedy widzę, tak, co robię i źle. I to dlaczego? Jest kolejny punkt tego, o co proszę dziewczyny, piszcie. Na kartkach, jak często zaczynam współpracę, jeżeli zjadłaś batona i czekoladę, napisz to, wiesz dlaczego? Ja cię za to nie skarcę, no jakby, no nie, bo jesteś, no przecież każdy ma prawo popełniać błędy, ale jeżeli ty sobie robisz później sprawdzenie całego tygodnia i mówisz tak, poniedziałek baton, wtorek czekoladki, środa jakieś tam paluszki i tak sobie myślisz sobie, to kurde, no, wkurzam się na siebie, irytuję się na siebie, chciałabym zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Czuję się czasami troszeczkę o 16 gorzej, ale przecież ja jem codziennie słodycze. Dokładnie. To jest takiego, zawsze jest tak, i teraz, dobra, jeden batonik. Tak, i teraz uwierzcie mi, że ja jestem osobą, która kocha słodycze, uwielbiam. I niestety przyznaję się to publicznie do tego, ja uwielbiam słodycze. Drożdżówki kocham bardziej. I teraz ja na przykład wiem, że ja muszę mieć plan, że od poniedziałku do piątku nie ma opcji, że ja jem cokolwiek. Bo ja wtedy bym jadła codziennie. A dla mnie, moim zdaniem, gdzie ja uwielbiam słodycze, nie, to jest nienormalne jedzenie codziennie słodyczy. Ja mam, miałabym takie wyrzuty jak stąd, nie wiem, do Azji, że tak powiem. Straszne, po prostu... Bo ja wiem, że wtedy... Bo ja na przykład bardzo się też źle czuję po tych słodyczach. Ja już nie jestem taka... Godzina 16 przychodzi, jestem taka... Tak. Wyłączona. Wyłączona, taki otumaniony mózg, jakby nie myślę tak jak trzeba. I bardzo lubię dobre paliwo, bardzo lubię, bo mnie to nakręca, wtedy mam siłę, energię, bardzo otwarty umysł, myślę. Jakby to jest też ważne i ja sobie zawsze mówię innym osobom, zrób sobie taki test, wyrzuć cały syf, myślę, że dasz radę przez tydzień. Bardzo brzydkie słowo, ale niestety to jest brzydkie słowo, które określa to, co to faktycznie jest. Przez tydzień zrób sobie taki test i zobacz, jak twoje samopoczucie się zmieni. Diametralnie. To prawda. Także myślę, że to jest bardzo istotny element, który nie jest łatwy. Powiedziałabym, że ćwiczenia przy ustawianiu sobie, naprawianiu diety są bardzo proste. Dużo łatwiej się do nich zmobilizować. A już praca z dietą jest nieco trudniejsza. Wiesz, tutaj też warto zaznaczyć, że jeżeli jesteśmy na etapie takiego odgruzowywania się, dbania o zdrowie, takie brnięcie w tą stronę zdrowia, to warto udać się do dietetyka. To jest, ja zawsze powtarzam, jeżeli jesteś w stanie sobie pozwolić na to, udaj się do dietetyka, zrób sobie badania, pełen wachlarz badań, badań krwi. W ogóle każdy powinien robić to regularnie. I niestety
statystyki pokazują co innego, że jednak ludzie z tymi badaniami, no gdzieś tam, no robiłam całkiem niedawno, kiedy? No 2 lata temu. Całkiem niedawno. Całkiem niedawno, więc ta profilaktyka jest bardzo ważna, czyli zlecamy interpretację badań dietetykowi i wtedy naprawdę widzimy, co się dzieje wewnątrz naszego ciała i powiem ci, że tak jak jest taki obowiązkowy przegląd samochodu, co roku, bo niestety nie pojedziesz, bo pan policjant, jak cię zatrzyma, to powie proszę pani, zabieramy pani dowód. Tak samo powinno być, prawda? To powiem ci, że troszeczkę tak, bo to by mobilizowało wszystkich, prawda? Do tego, żeby jednak o to zdrowie zadbać, czasami trzeba siłą, niestety. No ja wiem, że to jest brzydkie, ale gdzieś tam wiele osób dopiero zaczyna dbać o siebie, jak już czuję, że coś się dzieje. I czasami to jest za późno. I to nawet, to nawet nie chodzi o to, bo często ja się śmieję. Moja babcia zawsze mówi, Natalcio, no ale zjedz to ciasteczko, przecież ty jesteś taka szczuplutka. Ja mówię, babciu, ale to nie chodzi o to, że ja jestem szczuplutka, czy nie. Tylko chodzi o to, że jeżeli ja teraz sobie pozwolę, to ja będę jadła codziennie. Tak. A babciom najtrudniej odmawiać. A babciom, ale ja odmawiam. Jestem taką wnuczką, że zawsze odmawiam. Ale widzisz, to jest dla zdrowia. I ale ona już wie, że tato nie zje, bo tato on się odchudza, to tato nie zje. Mówię, no nie, no to nie o to chodzi. Nie zawsze w tym zdrowym stylu życia i aktywności chodzi o odchudzanie. Mhm. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Kurczę, w ogóle ten aspekt zdrowego stylu życia jest tak szeroki. Tutaj można byłoby jeszcze mówić o śnie. I bo tak naprawdę sen, cała ta gospodarka hormonalna, tutaj się na tym, to jest mocny fundament. I to też niestety jest bieda, no bo mówię, wszyscy jesteśmy tak zapędzeni, ale mówię, też nie można popadać ze skrajności w skrajności, albo 100%, albo nic, tylko powoli, malutkimi krokami przyzwyczajać swój organizm do tych zdrowych, lepszych nawyków. Sen i te wszystkie aspekty zostawimy sobie na kolejne spotkania, tak. Bo tak jak już powiedziałam, przy pierwszym naszym spotkaniu, powtórzę to przy drugim i pewnie przy następnych też, że nam nigdy nie starczy czasu na to, co my chcemy powiedzieć, ale w poniedziałki o 10:40 będziemy wzajemnie się motywować, bo ja też będę czerpać tą motywację od Natalii i będziemy Państwu przekazywać wszystko na naszej antenie. Ja dziękuję ci pięknie. Dzisiaj wrócę do domu. Mówię to już publicznie, tak zobacz. Dzisiaj wrócę do domu, to zrobię kolejny trening z Natalią. Czekamy na relacje, słuchajcie. Tak, ja sprawdzę, czy mi, jako osobie, która ma strasznie słomiany zapał, ja bardzo szybko się za coś zabieram i tak samo szybko to zostawiam. Zobaczę, czy mi się uda właśnie wytrwać w postanowieniach. Wy też trzymajcie za mnie kciuki. Za tydzień na naszej antenie moim gościem będzie Bożena Prusinowska, linergistka, makijażystka, specjalistka od skóry. Także zapraszam bardzo serdecznie, a my z Natalią widzimy się 14 lutego o 10:40 w poniedziałek na naszej antenie. Możecie pisać na maila kaka.lenart@spesmedia.pl. Możecie też wysyłać wiadomości na social mediach do Natalii. I będziemy poruszać też tematy, które was interesują. Dziękuję bardzo serdecznie. Jak zwykle było miło i myślę, że już jest bardzo późno, nawet ale nie to wiem. Znaczy, że zrobię było tak. Fajnie. Także tak, dziękuję bardzo. Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą audycję i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Marcin nam już nigdy nie uwierzy, jak powiemy, że kończymy za 15 minut. Akademia Zdrowia i Urody. Jeśli masz pytania dotyczące omawianych w programie chorób lub innych, o których chciałbyś usłyszeć w naszej audycji, napisz na adres k.lenart@spesmedia.pl. Kaja Lenart, zapraszam.